Witajcie. Wyobraźcie sobie, że mamy minus 5, środek zimy, cała Polska szaleje, Warszawa zawalona śniegiem, a my jesteśmy w Gdańsku i proszę, tu potrafią sobie poradzić. Drogi w pełni przejezdne, bez żadnego problemu jedziemy sobie. Jakoś tu można. Przejedziemy przez Sopot i pojedziemy w kierunku Gdyni. Przejedziemy sobie oczywiście miastem. Dla lepszego zobrazowania sytuacji, jaka panuje na drogach trójmiejskich, a potem zastanowimy się, jak to jest, że włodarze jedni sobie potrafią poradzić, a inni nie potrafią. Pięknie się jedzie, bez żadnego problemu, przejezdne drogi, bezpieczne, żadnego błota, nic. Tak jak powinno być. Zmiana warunków jazdy w ciągu dnia nawet powoduje, że musimy wzmóc czujność na drodze, bo to, że teraz tak jedziemy, to nie znaczy, że zaraz śnieg nie będzie wygarnięty przy wyjeździe z bocznej uliczki, a tam może się okazać, że musimy hamować i będziemy mieli problem, bo będziemy hamowali we śniegu. O, proszę, klasyczny przykład. Ale musimy zachować bezpieczeństwo. Tutaj mamy już żółte światło, więc nie szalejemy, jedziemy spokojnie. Dojeżdżamy do granic Sopotu. Sytuacja wygląda bardzo podobnie. Wszystko przejezdne, pięknie się jeździ. No, tam jakieś Porsche kołuje bez świateł, ale to widocznie tak można. To już są samochody tej klasy, że sobie mogą na to pozwolić. I jedziemy. Zielone światełko. Także Porsche może jeździć pod prąd, może wykonywać manewry, może jeździć bez świateł. Widocznie tak może być. Szkoda, że nie mamy zielonego światła, a przydałoby się. I tu jakoś włodarze sobie radzą. Resztki błota pośniegowego przede mną. Samochody jadą normalną prędkością, dopuszczalną oczywiście, żadnych szaleńców na drodze. Warunki mamy, jakie mamy. I to jest właśnie to, że jeżeli jeździ się po drogach takich jak te i jeździ się trochę szybciej, to za chwilę możemy się zdziwić. O, właśnie tutaj mieliśmy już przypadek błota pośniegowego, które zalegało, i hamowanie na czymś takim może doprowadzić do poślizgu, do uślizgu przedniej osi. No wiadomo, jak samochody się zachowują w takich warunkach. Wiadomo, na przodzie mamy lepsze oponki, z tyłu mogą być troszeczkę gorsze, nie mówię, że łyse. Piękna jazda, piękne warunki do jazdy, coś wspaniałego. Przejazd przez takie drogi, przez takie, można powiedzieć, też ulice w miastach, o które włodarze
dbają z różną troską, może spowodować, że właśnie jadąc teraz przez Gdańsk, Sopot, możemy za chwileczkę się znaleźć w Gdyni, a te warunki mogą się pogorszyć. Może to być już nie ta bajka. Wjeżdżając więc z tak doskonale przejezdnej drogi w coś, co przypomina tor saneczkowy, zmusza nas do niestety wzmożonej czujności. Możemy sobie jechać o tutaj bardzo przyzwoicie, zgodnie oczywiście z przepisami, jak cały czas podkreślam. Bez problemu jesteśmy w stanie zatrzymać się przed zmianą świateł, zareagować, jeżeli ktoś by nam wyjeżdżał, czyli oczywiście patrzymy najpierw w lustereczko wsteczne, patrzymy, czy tam czasami komuś nie spowodujemy wzrost adrenaliny i gwałtownego przyciskania na pedał hamulca, jeżeli ktoś nam wyjeżdża oczywiście, i w odpowiednim momencie, jeżeli mamy wszystko ok, jeżeli rzeczywiście nam ktoś wyjedzie, jeżeli zmusi nas do tego, żeby mu ustąpić ten wyjazd z drogi podporządkowanej oczywiście, no to jeżeli nie chcemy stracić samochodu, bo i tak może być, albo nie chcemy zarobić na takiej osobie, no to przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa możemy ją przepuścić. Czyli ograniczone zaufanie do wszystkich. Warunki mamy, jakie mamy. Ograniczone zaufanie do wszystkich. Światełko zielone, jedziemy dalej. Właśnie najgorsze jest to, że wszelkiego rodzaju parkingi, zatoczki, one są w śniegu i ten śnieg jest nanoszony przez samochody wyjeżdżające. Jeżeli taka zatoczka jest na drodze, która nie kończy się zmianą świateł, to jeszcze możemy przez to przejechać. Tu się jeszcze może nic nie wydarzyć. Najgorzej jest na łuku i najgorzej jest przed skrzyżowaniami. O, tu właśnie mamy taki przykład. Mamy wyjazd kolejny. Naniesione jest błoto pośniegowe. To powoduje, że samochód potrafi się uśliznąć. No, tutaj hamulce już mogą nie przynosić tego efektu oczekiwanego. Dlatego trzeba zawsze zwolnić. To taka przestroga. O, i znowu mamy taki przypadek. Wyjazd, proszę bardzo. I znowu mamy błoto pośniegowe. Jesteśmy w Sopocie. Tutaj już jest troszeczkę gorzej, chociaż dalej te drogi są przejezdne. Jest całkiem przyzwoicie. To tak troszeczkę możemy się poczuć jak zwierzyna w lesie na takiej drodze, o takich warunkach przejazdowych. No i tu znowu mamy błoto pośniegowe przy zakręcie, przystanek autobusowy nieodśnieżony. O, i to jest klasyczny przykład. Tutaj już jest niebezpiecznie. To błoto pośniegowe bierze się też stąd, że odśnieżający chodniki, chociaż tutaj widać, że za bardzo się nie postarali, tak odśnieżają, że drobny skrawek pasa jezdni jest przysypywany śniegiem. No i oczywiście tu trzeba jeździć bliżej środka, no bo samochód znajduje się na torze jazdy, który dla kół lewych i prawych charakteryzuje się zupełnie innymi warunkami. To tak jakbyśmy na przykład jechali na asfalcie lewą stroną samochodu, a po piasku, po poboczu prawą stroną samochodu i spróbowali gwałtownie zahamować. I
znowu mamy wyjazd z zatoczki autobusowej i znowu mamy to zjawisko pokrywy śniegu. Dojeżdżamy pomalutku do Gdyni, czyli przesuwamy się cały czas wzdłuż wybrzeża, wzdłuż pasa wybrzeża i to tak jakbyśmy jechali na północ daleko. Temperatura cały czas jest minus 5 stopni, a więc nie ma tutaj zmiany temperatury, podwyższenia, obniżenia, czyli czynników, które mają znaczny wpływ na pogorszenie warunków jazdy. I jedziemy dalej. Zielone światło. I co tutaj mamy? No tu już się zaczyna Gdynia, czyli wjeżdżamy w obszar nieodśnieżany, proszę bardzo. I jak sobie teraz możemy zaryzykować taką jazdę, jak przed chwilą w takich warunkach? No za bardzo nie możemy, prawda? Tu już nie poszalejemy. Tym bardziej, że mieliśmy ograniczenie do 30. Coś się popsuło. To nie tak powinno być, że trzy miasta, no więc trzech włodarzy i w jednym mieście jakoś to wychodzi, jakoś to można zrobić, w drugim też nie jest najgorzej, chociaż tu trzeba zwrócić uwagę na ten śnieg zalegający, występujący w obszarze wyjazdu z zatoczek. Czyli tak jak widać, dojeżdżamy do Gdyni. Widzicie tą różnicę? Widzicie tą różnicę w sposobie zarządzania miastem? W tym, jak o nas kierowców dbają? Wyjeżdżając z Sopotu, wyjeżdżając z Gdańska, wjeżdżając do Gdyni, nie zachowując należytej ostrożności, jeżeli będzie to przypadek kierowcy z mniejszym doświadczeniem, czyli nie będzie miał tego nawyku dbania o bezpieczeństwo, o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, no to od razu możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest tyle stłuczek przy tak gwałtownie zmienianych warunkach drogowych. Otóż dlatego, że nawet wyjeżdżając z obszaru lepiej zadbanego, lepiej utrzymanego drogowo, do takiego obszaru jak na przykład przed nami, gwałtownie zmieniają się warunki jazdy. Wtedy nie pozostaje już nam nic innego, jak albo wzmożona czujność i zachowanie odstępów, odległości, zwracanie uwagi na pojazdy wyjeżdżające, zwracanie uwagi na to, że przy wchodzeniu w łuk może nas wynieść. A jaka zasada? Przy skręcaniu w prawo na przykład, czy też w lewo, jeżeli sprzeciwka widzimy, że jest pojazd, jest dosyć ostry zakręt i droga nie wskazuje, że utrzymamy się na swoim torze jazdy, czy też pasie ruchu, że nas może wynieść, wtedy odpuśćmy. Dajmy możliwość przejazdu samochodu, który jedzie z przeciwnej strony. On jedzie po
większym łuku, mówię o skręcie w prawo, i on ma większe szanse zmieszczenia się w swoim torze jazdy, natomiast my, kiedy nas będzie ściągało, no to nie skręcajmy gwałtownie w prawo, bo to tylko spowoduje jeszcze większy uślizg. Jeżeli odpuścimy samochodowi sprzeciwka i będziemy mieli jego tor jazdy za sobą, samochód za sobą i lewą stronę jezdni czystą, no to delikatnie kierownica wręcz w lewo i wtedy automatycznie nas wyprowadzi z uślizgu, bo wtedy nie będziemy mieli żadnej podsterowności, żadnej nadsterowności, po prostu samochód złapie przyczepność. Koła samochodu złapią przyczepność. No i proszę, jesteśmy w Gdyni. Proszę bardzo, jak to tutaj wygląda? Znacznie gorzej. Takie trochę miasto, szkoda, bo to miasto, Gdynia jest pięknym miastem. Gorąco zapraszam wszystkich. Piękne muzea, piękne miejsca, piękna plaża, no i oczywiście coś takiego psuje wizerunek tego miasta. Tym bardziej, że przecież mamy nie tak dawno, 10 lutego, minęła rocznica Gdyni. No i mamy żółte światło, musimy się tutaj niestety zatrzymać. Mamy czerwone światło i pojedziemy sobie dalej. Tutaj w lewo jest zakręt na ulicę Różową, ale mnie interesuje przejazd przez miasto. Czyli jak widzicie, można utrzymać drogi, można. Czy ułatwi to życie kierowcom? Ależ oczywiście. Oczywiście tak. Wystarczy tylko troszeczkę wcześniej zadziałać, przewidywać, brać pod uwagę, że mamy zimę, że te warunki są takie, a nie inne, że z każdą chwilą może nam się pozmieniać. Ja rozumiem, zima, zimno, a więc to tak jak w czołgu, czy tam powiedzmy na placu zabaw, że w czołgu pod pancerzem to jest w lato gorąco, a w zimę zimno. Czy tam powiedzmy w innym obiekcie. Przejeżdżamy sobie na prawy pas i przed nami błoto, błoto pośniegowe, warstwa. Czyli jeżeli z Sopotu wyjechałem do Gdyni i już mam do czynienia z czymś takim, to już muszę uzbroić się w cierpliwość po pierwsze, a po drugie wzmóc uwagę na to, co się dzieje przede mną. Wcześniej przyhamować, nie szarżować, dostosować sposób jazdy do warunków na drodze. Czyli teraz mógłbym przejechać na lewy pas oczywiście, ale za mną są samochody. Ja jadę ze znacznie niższą prędkością, czyli przejeżdżając na lewy pas, samochody dojeżdżają do skrzyżowania, czyli one muszą wytracić tą prędkość. Pytanie, gdzie one mają wytracić tą prędkość? No, autobus mi tutaj ustąpi miejsca. Ja sobie pojadę dalej. O. Tylko wiadomo, jak autobus ustępuje miejsca, to on tak nie do końca ustępuje miejsca w takich warunkach. Niby ta zatoczka jest, ale tu kierowca nie widzi dobrze krawężnika, czyli wjedzie na tyle, na ile można. I tu trzeba się
niestety zabezpieczyć i spojrzeć w lusterko wsteczne, czy przy wyprzedzaniu dojeżdżającego autobusu do zatoczki, czyli takiego autobusu, który już w tą zatoczkę wjechał, nie spowodujemy zagrożenia na drodze, czyli kierowca za nami, czy nie będzie miał problemu żadnego, czy tam ten kierowca będzie, jeżeli będzie, trudno, musimy poczekać spokojnie i nie manewrować zbyt gwałtownie. Proszę bardzo, już mamy błoto pośniegowe, nie wygląda to za specjalnie. Wyjeżdżając z Gdyni, mamy 12.51, czyli dokładnie wyjeżdżałem z Gdyni, jechałem do Gdańska godzinę temu. Dojechałem do Gdańska. Były o wiele lepsze warunki do jazdy. Wróciłem do Gdyni i niewiele w Gdyni te warunki się poprawiły. Może tak włodarze czasami mogliby się przejechać, ocenić, jak się jedzie w Gdańsku, jak się jedzie w Gdyni, popytać się, znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, żeby poprawić te warunki dla kierowców. Ja wcale nie psioczę, nie narzekam. Mieszkam w pięknym mieście. Bardzo dobrze mi tutaj się żyje, chociaż jak przyjechałem do Gdyni, muszę wam powiedzieć, to było takie miasto ze snów. Duże przestrzenie, lubię duże przestrzenie, otwarte, place zabaw dla dzieci. Szerokie jezdnie. Pojedziemy sobie w lewo. Pojedziemy na ulicę Morską pod wiadukt. Zobaczycie, jak to tutaj wygląda, jak te drogi są utrzymane. Mamy po prawej stronie magistrat, czyli tak jak u Hitchcocka. Przejeżdżając przez Trójmiasto w kierunku Gdyni, z każdą chwilą napięcie rośnie. No i jedziemy w prawo. I tu właśnie, żeby nas nie wyniosło, delikatnie zakręcamy, nie przyciskamy do lewej strony. Jeżeli ktoś decyduje się na wyprzedzanie nas, proszę bardzo, niech sobie jedzie. Nie ma co. Ja mam 2-letnie opony zimowe z przodu i z tyłu, dobrej firmy, ale to nie przecież nie o to chodzi. No i proszę, tu już klasyka westernu, czyli tak jakbyśmy się nagle znaleźli w jakimś mieście syberyjskim. Zero utrzymania dróg, po prostu zero. Nie jadę bocznymi drogami, jadę główną, przejazdową ulicą Gdyni, Morską. Wcześniej byłem przecież w Gdańsku na też przejazdowej, tej łączącej drodze miejskiej, trójmiejskiej, które łączy Gdańsk, Sopot i Gdynię. A więc nie jeździłem jakimiś arteriami, nie wiadomo jakiego stopnia utrzymania. No i widzicie, jak to się jeździ tutaj. Czyli gdynianie muszą naprawdę uważać. Teraz sobie pojedziemy Morską. Jedzie się fatalnie. Cały czas uślizgi kół. Powiem wam, że
na południu Polski lubię czasami pojechać do takich miast jak Kielce, Głuchołazy, Opatów, do małych mieścin. Tam jakoś sobie radzą w utrzymaniu. Natomiast Gdynia odstaje, wyraźnie odstaje. Jeździ się niebezpiecznie. No tutaj muszę zmienić tor jazdy oczywiście. Muszę przejechać na prawy pas. Lewy pas totalnie zaśnieżony. Normalnie Kamczatka. Tak jakbym z zachodniej Europy pojechał do Moskwy na wycieczkę. Coś w tym stylu. Proszę bardzo, jak tutaj się wyjeżdża, to jest makabra. Makabra. Samochody rzucają śniegiem w szyby. Przejadę sobie na prawą stronę. O, proszę bardzo. Dohamowałem bez problemu, co prawda, ale to dlatego, że mam sprawne hamulce, mam sprawne opony, wszelkiego rodzaju systemy w samochodzie działają, no więc mogę sobie pozwolić na coś takiego. Przede mną autobusy, więc sobie pas zmienię, bo tutaj może być różnie. Co takiego jeszcze w Gdyni? No dziwię się, bo miasto portowe. W Gdyni mamy takie zjawisko, że tu mamy cały czas masę tirów. Z bazy kontenerowej wydostających się na obwodnicę trójmiejską. Obwodnica trójmiejska nie jest za szczęśliwa. W ogóle estakada to są lata 70., 80., ona ma już te lata świetności za sobą, budowana była do zupełnie innych rozwiązań i innej przepustowości. Tutaj ulica Hutnicza w Gdyni to jest masakra. Tam są wszelkiego rodzaju terminale przeładunkowe. I teraz jak z Hutniczej samochody wyjeżdżają i jadą w kierunku obwodnicy trójmiejskiej, no bo w ten sposób tylko mogą się wydostać na drogi wylotowe z Gdyni, no to teraz sobie możecie wyobrazić, obwodnica jest bardzo stromo położoną trasą. Jeżeli tam wystąpi jakieś oblodzenie lub takie warunki, no to taki tir jest bezradny, bo tiry nie wymieniają opon na zimowe, tylko jeżdżą na takich oponach, na jakich jeżdżą. Jedziemy na prawy pas. Może ktoś szybko będzie chciał nas ominąć. Jadę 50 na godzinę, proszę bardzo, są szybsi. Ale po co się śpieszyć, skoro za chwilę będzie hamował? No tego nie mogę zrozumieć. No ale skoro bardzo chcę, to proszę bardzo. Gdynia jest przepięknym miastem, ale niestety dużo można by tutaj mieć zastrzeżeń do tych, którzy o miasto powinni dbać. To już nie są lata 70. To jest zupełnie, powinno być inne podejście do zarządzania. Przelecimy sobie koło tego autobusu. To jest bardzo wolny. Obok trolejbusu, elektryczny i wolny. No ciekawe. Ale on tutaj zjeżdża. No i tutaj
Za chwilę wjedziemy sobie na estakadę i zobaczycie, jak się jeździ w Gdyni po estakadzie. Proszę, aby młodzi kierowcy mieli to na uwadze, że nawet przejeżdżając krótki odcinek drogi z obszaru, który ma innych zarządców, mogą się spotkać z czymś takim. Te warunki zupełnie będą inne. No i temperaturę mamy dalej minus 5 stopni Celsjusza. Także nie ma tutaj znaczenia, czy temperatura... O, proszę bardzo, tutaj mamy totalne zaśnieżenie. Jesteśmy na odcinku estakady. Ciekawa sprawa, bo my tutaj mamy 50, a ci za nami jadą 70. Niestety, dopiero od tego momentu mamy 70. No przecież wyjeżdżając nie mieliśmy tego znaku. Dopiero tutaj mamy 70, czyli wyjeżdżamy 50 i wjeżdżamy pod koła samochodów, które nas rozjeżdżają przy wyższej prędkości. Gdzie sens, gdzie logika? Przejedziemy sobie na lewy pas. Moja prędkość 70 na godzinę. Zaraz tą prędkość zmniejszę. Wiadomo, że muszę prędkość zmniejszyć, bo za chwilę będę pokonywał pas drogi zabłoconej, nieośnieżonej, a więc teraz widzę, że daleko samochody są za mną, mogę sobie odpuścić i bardzo, bardzo delikatnie, małym łuczkiem zmieniam pas. Związane jest to z tym, żeby nie doprowadzić do zarzucenia samochodu, do stracenia przyczepności. No i tu za chwilę mamy 50 i zjazd w prawo. Droga taka jak ta, przelotówka, dopuszczalna prędkość na niej 70, obciążona nieustającym ruchem tirów, które cały czas mam na plecach. To wszystko powoduje, że ona powinna być potraktowana bardzo rozważnie przez służby miejskie. Ona powinna być odśnieżona, przygotowana do tego dużego ruchu. Zasada nie musisz jechać, siedź w domu jest oczywiście cenną zasadą, ale ja dzisiaj musiałem jechać niestety i dlatego zdecydowałem się na nakręcenie tych migawek z trasy, żebyście zobaczyli, mieli porównanie, że to, co w moich filmikach przedstawiałem, to nie było bezpodstawne, że nie uziąłem się na kogoś. No po prostu wystarczy przejechać kawałek po Trójmieście, żeby zmierzyć się z zupełnie innymi warunkami na drodze. Tu już jest przede mną lekka masakra, bo ten samochód chce skręcić w lewo, więc troszeczkę sobie, o, daję mu znak sprzeciwka. No tak robimy niestety, tak robimy, tak sobie pomagamy, bo musimy sobie pomagać wzajemnie. To bardzo miłe było, jak ktoś się bardzo śpieszy, ja ustępuję, nie staram się z kimś ścigać ani go blokować. Jeżeli mu się śpieszy, ma świetny samochód, chce być macho, proszę bardzo, nie ma problemu żadnego, niech jedzie. Życzę szerokiej drogi, nikomu nie życzę źle. No i mamy zielone, jedziemy. I proszę bardzo, ze środkowego pasa, który jest totalnie zaśnieżony, samochody nanoszą warstwę śniegu i błota pośniegowego
na drogę, którą ja się przemieszczam. O proszę, wózek. Tu trzeba przepuścić. Proszę bardzo. Pan przechodzi i jedziemy. Skręcamy w lewo. No i oczywiście Gdynia stała się królestwem rond. Może to i dobrze, a może to i źle. Wiadomo, jeżeli jest dobrze rozwiązane rondo, nikomu ono nie przeszkadza. Ale jeżeli to rondo jest rozwiązane w sposób bezmyślny, no to mając rozwiązać problem, tylko go utrudnia. Proszę bardzo, podjazd przez rondo do góry. Tutaj można też wpaść w niezłą kabałę, bo rondo jest bardzo wąskie. Jeżeli rondo jest zaśnieżone, zabłocone i jest bardzo o bardzo małym łuku, no to też może nas wynieść. Musimy brać to pod uwagę, czyli na rondzie uważajmy. Tym bardziej, że przez rondo mamy akurat, tak ktoś wymyślił, ścieżkę rowerową, plus do tego dochodzą piesi, a więc też należy patrzeć, co się dzieje dookoła. No, tutaj to już Syberia, daleka północ, kochani. Tu już jest normalnie Jakuck, albo jeszcze gorzej. I pług, hura, widzę pług. Sypie coś. No, miejmy nadzieję, że to, co sypał, to będzie pomagało, a nie przeszkadzało. Trzeba uważać, jeżeli chodzi o pługi, to jaka jest zasada. Jak widzę pług sprzeciwka jadący, zawsze zwalniam. Nie wiadomo, co on sypie. Jadąc szybko, możemy spotkać się z obiciem samochodu tym, co wychodzi spod wirnika pługa. Pług może sypać solą, może sypać piachem i to wszystko nam się wcina w niezbyt grubą powłokę lakierniczą. Dodatkowo, jeżeli jedziemy z kolei za, no to wiadomo, że jeżeli ten pług sypie czymś tam za nami, no to, o proszę bardzo, tutaj jakieś awaryjne rozwiązanie, tu już jest tragedia, jak widzicie, czyli tutaj już mówię, daleka północ, zaraz renifery pewnie zobaczymy, albo świętego Mikołaja, który pewnie wraca po rozdawaniu prezentów, no tu już sobie nie poszalejemy, tak jak w Gdańsku. Tu już naprawdę trzeba uważać. Tym bardziej, że ktoś wymyślił, że przystanki akurat tutaj są bez zatoczek. Czyli tak, samochodu nie wyprzedzimy, autobusu nie wyprzedzimy, a musimy dohamować, a potem ruszyć. Tym bardziej, że są tutaj na przykład przejścia dla pieszych, czyli przed autobusem jest przejście dla pieszych i gdybyśmy podjęli próbę wyprzedzenia autobusu, to po prostu wjedziemy w pieszego. Dlatego z lewej strony oczywiście jest pas ciągły, którego pod tym śniegiem nie widać. Jak jest jakiś niedoświadczony kierowca, znajdzie się tutaj i spróbuje manewru wyprzedzania, przecież tego znaku nie widzi, no to może pieszego potrącić. Czy nie lepiej byłoby zrobić wysepkę na takiej ulicy? Czy nie byłoby bezpieczniej? Autobus i tak by sobie wyjechał. Albo na przykład zrobić trzeci pas ruchu, środkowy do wyprzedzania. I ci, co chcą wyprzedzać, niech wyprzedzają. Z tym, że mamy sprawę pieszy. O właśnie, tutaj mamy taką sytuację, że przystanek mamy po prawej stronie i tu z kolei przejście dla pieszych jest z tyłu autobusu. Więc jadący z przeciwnej strony muszą z kolei uważać, bo pieszy wychodzi z autobusu i wchodzi prosto pod samochód.
bo akurat działki są na lewej stronie, czyli wiadomo, że ten pieszy, działkowiec, on sobie jak jeżeli idzie na działkę, to musi przez to przejście przejść. Dobrze, że w ogóle to przejście jest, ale można by to jakoś inaczej rozwiązać, bardziej przyjaźnie. No, już jesteśmy w kraju dalekiej północy. Za chwileczkę założę łańcuchy śniegowe. Tutaj oczywiście mogę ten autobus wyprzedzić jak najbardziej, ale jadą samochody z przeciwka, więc lepiej nie ryzykować, dać możliwość swobodnego odjazdu autobusu i po prostu sobie za nim dalej jechać. Samochody jadą bardzo pomału, bardzo wolno. Bardzo mnie to cieszy. Ja też. Nie śpieszy mi się nigdzie. A jeżeli się śpieszy, no to lepiej dojechać wolniej w kawałku niż na sygnale bez ręki albo bez nogi. O, czyli szybko, prawda? Czyli lepiej pojechać sobie zachowując bezpieczną odległość od samochodu, od autobusu, żeby była możliwość wyhamowania. Nie szarżujemy, nie omijam tego autobusu, dlatego że na środku ten śnieg nie jest wyjeżdżony, zalega go gruba warstwa i przy wyprzedzaniu muszę przyspieszyć, czyli będę przyspieszał w tym śniegu właśnie, czyli tak naprawdę nie przyspieszę, bo koła zaczną buksować, samochód może zarzucić, więc spokojnie sobie dojedźmy do celu bez zbędnego szarżowania. Tu mamy ograniczenie do 30, więc nie ma co się śpieszyć. Za chwilę przystanek. Tu po prawej stronie był przystanek. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby ten przystanek przenieść. Tym bardziej, że przejście jest o właśnie tutaj. Czyli piesi, którzy idą do osiedla, muszą się cofnąć. Nie zawsze im się to chce robić i bywa tak, że skracają sobie drogę za autobusem. Zaraz będziemy skręcali w prawo i to jest to, o czym ja mówiłem, czyli trzeba zwrócić uwagę na to właśnie. O, tutaj mamy policjanta drogowego. Jestem ubawiony tym policjantem drogowym, bo oczywiście jest ograniczenie do 30 na tym policjancie. On jest w ogóle nieoznaczony. Nie jest oznakowany, także można w niego wjechać. Jak ktoś nie wie, to może w niego wjechać przez przypadek. Oczywiście jesteśmy w strefie zamieszkania, czyli o, i tu jest, jedziemy w prawo, prawda? Jedziemy w prawo. To tutaj, jeżeli gwałtownie zakręcę, to mnie wyniesie. Czyli bardzo pomału, dużym łukiem zakręcamy, bo tu jest naprawdę ślisko. Dojechałem szczęśliwie. Mieliście obraz jazdy ulicami trójmiejskimi i teraz widzicie, jak się jeździ w Trójmieście. Trzeba uważać, bo z obszaru zaniedbanego pod względem przygotowania do zimy wjeżdża się w obszar o zupełnie innych walorach, innej przyczepności, a wracając może być to zgubne. Czyli w takim obszarze sposób utrzymania dróg powinien być jednakowy. Cześć!